Value Finance. Zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość i szkolenia dla szybko rosnących firm. Cześć Daniel, dzień dobry. Cześć Gosiu. Daniel, reprezentujesz bardzo ważny dział w Value Finance, dział do spraw automatyzacji, zespół do spraw automatyzacji procesów księgowych. Ja bym chciała, żebyś dzisiaj opowiedział nam więcej, czym ten zespół się zajmuje, no i w czym pomaga. Okej, więc tak jak wspomniałaś, zespół automatyzacji jest od tego, żeby jak najbardziej usprawnić i przyspieszyć pracę księgowych, żeby zabrać im tak naprawdę te żmudne obowiązki, których w większości tak naprawdę niestety nikt nie lubi, ale trzeba je wykonać, więc my tak naprawdę w tej sytuacji wchodzimy cali na biało i przyspieszamy tą pracę, więc tak naprawdę księgowy nie poświęca czasu na te żmudne obowiązki, które ktoś musi wykonać, tylko ma w 100% czas na to, żeby weryfikować dokumentację i skupić się bardziej i być partnerem dla naszego klienta, niż zajmowanie się taką odtwórczą pracą pokroju, na przykład tak kiedyś to było księgowanie wyciągów bankowych ręcznie. U nas tak naprawdę wszystko jest w 100% zautomatyzowane, zdigitalizowane, nie ma w ogóle papieru, co też jest bardzo ważne. Wszystko dzieje się w 100% w chmurach. Powiedziałeś o tym, że dzieje się to w chmurze, że pracujemy zdalnie. Ja myślę, że wiele firm teraz i coraz większa ilość księgowych pracuje już w takim formacie bez papieru. Nie wyobrażam sobie, jak można jeszcze dzisiaj pracować z papierem, bo jest to po prostu nieefektywne. Ale gdybyś jeszcze mógł tak, wiesz, bardziej szczegółowo, konkretnie, oprócz tego, że te dokumenty mamy elektronicznie, że one się digitalizują, to co jeszcze taki zespół do spraw automatyzacji robi? Bo ja myślę, że też warto powiedzieć i podkreślić, że automatyzujemy bardzo wiele rzeczy, ale na końcu zawsze jest człowiek i zawsze jest zweryfikowanie tego wszystkiego, co te nasze automaty poprzenosiły, co też jest bardzo ważne, żeby absolutnie nasi księgowi nie myśleli, że wszystko dzieje się tutaj za pomocą aplikacji, bo one są bardzo ważne, ale na końcu zawsze jest człowiek, który weryfikuje. Tak, masz rację, a więc oprócz takich podstawowych rzeczy, jak na przykład ocerowanie faktur, żeby też nie trzeba było księgować ich ręcznie, dodatkowo implementujemy i wdrażamy wszystkie nowe platformy, które tak naprawdę dopiero teraz powstają. Tutaj mówię na przykład o Stripe, o Klarnie, o Amazonie, który przez wielu jest bardzo znienawidzoną platformą. Te platformy niestety klasyfikują się tym, że nie są w żaden sposób dostosowane do tego, żeby dało się taki wyciąg bankowy zaksięgować elektronicznie. Więc jeśli nie ma takiej możliwości, trzeba zrobić wszystko, żeby była taka możliwość. Więc tak naprawdę automatyzujemy również rzeczy z tego pokroju, czyli wszystkie nowinki, które powstają, które wchodzą na rynek, również jesteśmy w stanie zautomatyzować. Ja myślę, że warto też powiedzieć o tym, że automatyzujemy też pewne procesy u klienta na tym odcinku, który współpracuje z księgowością, no po to, żeby rzeczy wydarzały się terminowo i kompletnie, żeby temu klientowi, tej osobie, która jest taką kluczową dla nas osobą kontaktową na styku z księgowością, tej osobie w administracji klienta, ale też na koniec dnia tym księgowym, ułatwić pracę. Więc my też automatyzujemy, ty też zajmujesz się tym automatyzowaniem spraw jeszcze u klienta, kiedy ten dokument tak naprawdę dopiero powstaje i tam się rodzi. Mówisz dużo o IT. Jak mamy to zorganizowane? Gdybyś mógł przybliżyć, jak wygląda, bo różnie to w biurach wygląda, jak wygląda u nas ten dział IT? A więc tak, jeśli chodzi o sam dział IT, on bardzo mocno działa z samymi zespołami księgowymi. Tak, ja zawsze mówię, od kiedy jestem w Value, tak naprawdę, że bez dobrych księgowych nie ma poprawnych i dobrych, rzetelnych rozliczeń, ale bez osób z IT również tak naprawdę nie ma tej całej automatyzacji i przyspieszenia procesu. Więc w Value tak naprawdę nie ma kompletnie żadnej dyskryminacji pod tym kątem, po prostu wszyscy działamy razem, wszyscy, jak ja to też mówię, gramy do jednej bramki, więc dzięki temu mamy takie rezultaty, jakie mamy. Ja myślę, że warto też podkreślić, że to IT jest u nas na miejscu, powoduje, czyli właśnie, że mamy ten zespół, powoduje, że księgowy, kiedy zgłasza się z jakimś takim wyzwaniem technologicznym chociażby, albo z takim do zoptymalizowania jakiejś swojej pracy,
On nie musi czekać na to, aż wdrożeniowiec w firmie zewnętrznej specjalizujący się w obsłudze programu księgowego po 24 godzinach odpowie. Tylko u nas ten czas reakcji na bieżące potrzeby księgowych jest po prostu błyskawiczny i pewnie nie trwa nawet minuty, co też oczywiście na koniec ułatwia pracę i to, żeby można było płynnie te swoje czynności wykonywać. Ale wrócę jeszcze do tego, o czym powiedziałeś, że ta synergia i współpraca zespołów, ja dodam, często to powtarzam, że zbudowaliśmy świetną współpracę i to nie są tylko puste słowa, tylko tak jak mówisz, potwierdzam, świetną współpracę taką można powiedzieć międzypokoleniową. Bo te osoby technologiczne jednak są z tego młodszego pokolenia na ogół, a te osoby merytoryczne, które miały okazję już doświadczenie przez wiele lat zdobywać, pewnie są mniej technologiczne. U nas świetnie to działa. Nie ma czegoś takiego, że pokolenie Z jest takie albo inne. U nas absolutnie pokolenie Z i pokolenia inne ze sobą współdziałają, bo wszyscy wiemy, że tak naprawdę to tylko w takim wydaniu ta nowoczesna księgowość zrobiona przez nas jest możliwa. Nie? Dokładnie tak. Tak, też byliśmy ostatnio na szkoleniu i też była właśnie informacja, że po prostu żyjemy w świecie VUCA, więc tak naprawdę cały czas no, żyjemy z dużym impędem i albo wskakujemy do wagonika, który jedzie cały czas, albo niestety... Zostajemy na peronie. Zostajemy A, na my peronie. Absolutnie na tym peronie nie chcemy zostać. Dobra, to jeszcze jeden temat. Mamy też taki specjalny zespół, w którym też jesteś członkiem tego zespołu. Czy mógłbyś też przybliżyć kilka słów o tym, co to za zespół i czym się zajmuje? Pewnie. Zespół nazywa się Transition Team. Tak naprawdę też powiem, jaki był powód powstania tego zespołu. Zacznę od tego najpierw. W momencie, kiedy przejmowaliśmy większą ilość spółek z początkiem roku, zauważyliśmy, że jednym większym, głównym problemem było pytanie od potencjalnych klientów, ile to może trwać, jak ciężki to jest proces, żeby dogadać się na przykład z poprzednią księgowością, więc stwierdziliśmy, że stworzymy taki zespół, który będzie na pograniczu księgowości i dodatkowo jeszcze powiem połączony bardzo mocno z IT, więc tak naprawdę pokazujemy, że przejście spółek pomiędzy jedną księgowością a drugą może być bardzo szybkie, może być w dobrym tempie i też nie musi powodować wielu tam jakichś problemów na pograniczu, więc tak naprawdę nasi potencjalni klienci mają możliwość spotkania się z osobami, z którymi są w stanie omówić wszystkie sprawy tak naprawdę księgowe, omówić te wszystkie takie podstawowe rzeczy księgowe i mają też tą drugą nogę, czyli jak usprawnić cały ten proces przejścia, jak przenieść dokumenty, jak usprawnić proces, czyli to też była mowa wcześniej, czyli jak usprawnić proces swojej administracji, jakby jak ona działa, żeby jeszcze lepiej dogadywała się z księgowością, a sami wiemy z doświadczenia, że jest to bardzo ważna rzecz, żeby administracja i księgowość po prostu zrozumiały, że grają stricte do jednej bramki. Super, ale ja myślę, że warto też powiedzieć, że ten team tak naprawdę ustawia wszystkie dostępy, importy, optymalizuje procesy i dopiero taką zorganizowaną już taki wytwór przekazuje w którymś momencie pod skrzydła księgowym, którzy opiekują się już na bieżąco tym klientem, więc dla księgowych ja myślę, że to też jest bardzo, bardzo dobra wiadomość, bo nie muszą przez te wszystkie startowe, początkowe, bardzo czasem techniczne rzeczy przechodzić sami. Dostają to po prostu już takie ustalone, omówione i mogą na bieżąco analizować i być partnerem dla tego klienta. No dobra, to Daniel, gdybyśmy mieli do naszego teamu zaprosić jeszcze jakichś kandydatów, to według Ciebie, czym powinni się charakteryzować i co powinni mieć? Dla mnie tak naprawdę dwie największe zalety to jest otwartość na nowe możliwości i chęć rozwoju. Ponieważ jeśli ktoś nawet ma braki, nie jest w czymś pewny, ale będzie chętny, żeby się rozwijać i będzie po prostu miał na to ochotę, to my go tak naprawdę po prostu wszystkiego nauczymy. Więc jakby kompletnie tego się nie boimy. Ale jeśli ktoś ma zamkniętą głowę, boi się nowych rozwiązań, nowych możliwości, no to tutaj może pojawić się tam jakiś już mały, mniejszy konflikt. No, to ja tylko dodam, że księgowość zaczyna zmieniać. Jesteśmy absolutnie, obserwujemy teraz ten moment, kiedy księgowość przeistacza się, zaczyna zajmować miejsce, które no, jest jej należne. Bycie takim partnerem dla klienta. I żeby być nowoczesnym księgowym, trzeba tę otwartość i te skille technologiczne posiadać.
Jeśli się ich nie posiada, ale ma się chęci, tak jak powiedziałeś, to my wszystkiego nauczymy. Także zapraszamy kandydatów, którzy chcieliby w takim miejscu pracować, które na pewno stawia na to, żeby być miejscem nowoczesnym i partnerskim dla klienta. Zapraszamy do aplikowania. Zapraszamy, dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Value Finance. Zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość i szkolenia dla szybko rosnących firm.